Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na szósty już odcinek. Zagrajmy w Sonic Colors Ultimate. Poprzednim razem udało nam się przejść, co żeśmy za poprzedni świat ostatnio przechodzili, Aquarium Park, który poszedł nam w sumie najgorzej z tych wszystkich planet. Dzisiaj zabieramy się za Asteroid Coaster, czyli za, można by powiedzieć, przedostatnią już planetę w tej grze, dlatego że następna jest już ostatnią i tam już jest wielki finał. Tak więc bez zbędnego przedłużania jedziemy sobie z Asteroid Coaster Act 1. Zobaczmy, co nam tutaj będzie przygotowane. Jestem ciekaw, jak długo moja kamerka będzie nagrywać, dlatego że tym razem nie chodzi tutaj o miejsce na pamięci mojego telefonu, a bardziej chodzi o to, że zapomniałem podładować telefon. Jest tam 40 coś procent, więc mam nadzieję, że te pół godziny wytrzymają. Jak na razie widzę, poziom zaczyna się tym, że jedziemy sobie na tą kolejką. O, możemy sobie tutaj tak pierścienie zbierać elegancko. Patrzcie, kurwa, wszystkie zbieramy, no normalnie, no nic tylko się cieszyć. Patrzcie, jak żeśmy ładnie tutaj porobili, dobra, elegancko. Zium! Musimy w te oczy, tak? Celować z tego, co widzę. Ty, ale powiem wam szczerze, że pomysł na poziom jest naprawdę całkiem, kurczę, fajny. Przypomina mi to coś a la Crasha Bandicoota 4, gdzie tam trzeba było również podobne rzeczy odwalać. Co mam na myśli, mówiąc podobne rzeczy? Mam na myśli to, że był to poziom przed zamkiem chyba Cortexa bodajże, też był taki jaskiniowy poziom. O, i mamy teraz jakby gigantycznego Wispa. On miał jakąś swoją nazwę, on się chyba Phantom nazywał jakoś tak. Nie powiem wam szczerze, bo nie wiem, ale tak mi się wydaje, że on się Phantom nazywał. A jak nie Phantom, to pewnie jakoś jeszcze inaczej. Ale niestety no nie pamiętam tych ich imion. Dalej, trzeba tutaj między tymi kolejkami się zmieniać z tego, co widzę, bo tamta by nas zaprowadziła na dół. A wszyscy wiemy, jakby to się skończyło, jakbyśmy na dół polecieli. Skończyłoby to się po prostu moją w nadzwyczajnym świecie śmiercią. Dobra, jedziemy elegancko i teraz zium. Dokładnie tak. Bez zbędnego przedłużania. U Jezus Maria, teraz kamienie trzeba niszczyć. To już mi kompletnie Sonic Adventure przypomina, nie? O Jezus Maria, tylko że to jest taki Sonic Adventure, ale że w kosmosie. Nie no, poziom jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony. Gdyby nie to, że ja się trochę boję, ponieważ ja mam lęk ogólnie wysokości, to tak szczerze, to poziom sam sobie jest naprawdę na tyle ciekawy, że bym sam go chciał zwiedzić, ale jako że ja jako ja mam paniczny ten lęk wysokości, to ja jako ja bym nie zwiedził tego poziomu, jakbym miał się tam kurwa w tej grze pojawić bez kitu. Dobra, pyk, 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 pyk i pyk. Elegancko za pierwszym razem, bardzo dobrze. O to chodziło. Ranga A! Ale dobrze, kurde, bardzo dobrze. Nice, kurde, żeśmy jeszcze życie zostali, kurde, bardzo ładny początek. To jest chyba odkupienie po Aquarium Park, tak mi się przynajmniej wydaje. Co? Też wam się tak wydaje? Mam nadzieję, że ta kamerka zostanie tutaj normalnie, bo bardzo bym był zły, gdyby się okazało, że jednak tyle będzie z tego nagrania, że będę mógł się co jedynie cmoknąć w dupę. 22% world mapu, dobra, ale to mnie nie interesuje, ja bym chciał przejść następny poziom. Czyli widzicie, po prostu wystarczy nie ginąć i nie tracić pierścieni, już mamy rangę A. Tak więc, no, jest elegancko. Tutaj nam pierwszy poziom zajebiście poszedł. Zobaczmy, jak nam akt drugi pójdzie. I już 7% żeśmy dostali. To jest, kurde, też dobre wyniki. To trzeba też nadmienić, nie? Ale soundtrack, jakby motyw muzyczny z tych wszystkich aktów jest fenomenalny i chyba będę za każdym razem na to zwracał uwagę. Nie ma chyba jakiejś takiej mojej ulubionej, znaczy nie ulubionej nutki, to chciałem bardziej powiedzieć. Wszystkie są raczej moimi ulubionymi, tak bym mógł nawet rzec. Ale dobra, nie spoczywamy na laurach i jedziemy dalej z koksem, ponieważ mamy tutaj, że tak powiem, grę do przejścia. I co teraz mam zrobić?
A, to musiałem zrobić, okej. Chwilę myślałem, że będę musiał użyć jakiegoś wispa albo coś. Tutaj trzeba uważać, bo są to platformy, które się co jakiś czas zapadają. Tam jest żyćko. A właśnie, już kurde po randze A. A było tak pięknie. Dobra. Zwincie się, dokładnie. Ale nie to chciałem zrobić, kurde, ja nie chciałem ich atakować, ja chciałem to życie zebrać. Im więcej życia, tym lepiej chyba, no nie? Ale dupa. Już nie zbiorę tego życia. Walić to, dobra, lecimy dalej z koksem w takim razie. Tutaj musimy uważać, bo tu są teraz znikające platformy. One potrafiłyby mnie udupić, gdyby nie fakt, że ja mam dosyć szybki refleks. Refleks chudego byka. Nie tam jakiegoś spaślaka, jakby to Rafon powiedział. Dobra. I elegancko, do góry. I jedziemy. Totalnym speedrunem. Totalnym speedrunem. Wow. O kurde, co tu się dzieje? Ja nie jestem przygotowany na takie rzeczy, kurde. Serio, ja nie byłem na to przygotowany. Co tutaj się odpierdziela? Dobra, teraz trzeba... Ej, mógłbym użyć to chyba w sumie. Dawaj. Lecimy z koksem. Kurde, ciśniemy. Halo, halo, tam coś było. Tam była monetka. Dobra, never mind. A tam... Nie! Dokładnie, to trzeba zebrać. Kurde, co wy myślicie, że ja tego nie zbiorę? No proszę was. A tu mi już trochę też przypomina Raymana Origins, bo to są naprawdę takie bardzo do siebie podobne tereny, muszę przyznać. Dobra, tu już nie będę miał na pewno rangi A, trudno się mówi. Przynajmniej próbowałem, przynajmniej pierwszy akt mi poszedł zajebiście. Ale przynajmniej jakaś ranga B albo może C będzie, chociaż C to też taka średnia. Kurwa mać. No właśnie. Widzicie, to jest moje spoczywanie na laurach, kurde, jedną rangę A dostałem i już, kurde, myśli, że jest mistrz nad mistrzami. To nie tędy droga, Michale, to nie tędy droga. Nie spoczywaj na laurach, bo tak to być nie będzie, niestety. I na czym jakby to wszystko polega? Co, jak ja spadnę teraz na dół, to coś się stanie? Aha. To się stanie, dobra. Okej. I tyle. Aha, to musiałem zrobić, nic więcej. Ja coś takiego spierniczyłem, naprawdę? No ale tam przynajmniej checkpoint mamy, tyle dobrze. A, do elegancko, kurde. Nic tylko. Czy tam checkpoint był? Co jest grane? Przecież zdobyłem ten checkpoint chyba. Dobra. Zjeżdżamy w dół, elegancko. Teraz raz jeszcze trzeba będzie to zrobić jakoś. Ale to trzeba uważać, bo żeby te się nie wysunęły. Bo mnie popieszczą prądem i się tyle skończy. Okej. A, nie dotknąłem checkpointa. A nie chcę tego. O, teraz dotknąłem checkpoint. Nice.
No i tak, a nie kumam, o co tu z tym chodzi? To gdzie ja mam w końcu iść? A, tutaj się już grawitacja ogarnęła. Dobra, uwaga. Kurde, prawie by było, no. Nie wkurwiajcie mnie. Za późno tam skoczyłem, muszę poczekać chwilę. No właśnie, to trzeba tak jakoś tam zrobić. Ale tu bez sensu będę tracił, kurde. A, zdobyłem Jared Ringa i zginąłem. No co to za logika? No znowu to samo, no kuźwa. Ja to przejdę kiedyś? O, było przez chwilę, ale... No nareszcie, kurde. Już myślałem, że się nie doczekam. 7 minut tu siedzę. Ale syf. A, tam już jest exit. Fajnie, że przed exitem ciągle ginę. No i pewnie tu będzie ranga, da jak dupa pewnie. No, coś tak czułem, że będzie da jak dupa. Ale przynajmniej jeden poziom na rangę A jest zrobiony, prawilnie. No i tylko jednego zera nie udało mi się zniszczyć, a tak to bym pewnie dostał jakieś pierścienie. Czyli dobra, czyli mamy tutaj teraz pierwsze dwa akty zrobione, z czego jeden poszedł nam zajebiście jak na początek planety, albo zonu. A teraz będziemy mieli, kurde, akt trzeci. Zobaczmy, jak akt trzeci nam pójdzie. Dobra. To, ale tam przynajmniej mamy te dwa red ringi z kolei, więc to mogło być, to mogło tak to wyglądać, a nie z jednym red ringiem. Ale dobra, nie czepiam się. Woda firmy Saguaro. Jedziemy dalej. Z koksem. Asteroid Coast akt 3. Chyba dzisiaj sobie tylko jeden odcinek nagram. Chyba, że potem sobie podładuję telefon i od razu bym nagrał dzisiaj wielki finał. To już bym miał Sonica Colors Ultimate z głowy. Bo ja to nagrywam w czwartek. 20 chyba... drugiego? A może to jest pierwszy? Nie wiem nawet. Nie zwracałem uwagi, który jest dzisiaj, tak szczerze. Ale tu mamy poziom w pełnym 2D i widzę, że... tam mamy już exit. Czyli musi być ciekawie. Na to wygląda. Dobra, starajmy się nie ginąć. No właśnie, kuźwa, mówię, starajmy się nie ginąć, a ginę. Dobra, uruchom ponownie. Na to sobie nie pozwolę. O, tak to trzeba było zrobić, elegancko. Teraz pytanie, co będzie lepsze? O. Jedziemy, 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 patrzcie na to, patrzcie na to. O, 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 o. O, dobrze, 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 elegancko. Elegancko, kurde, ładnie to nam tutaj poszło. Kurde, no dawaj do góry. O, ty, nice.
Dobrze, dobrze, dawaj. Jest! O kurde, ależ to siwo fest. Dobrze. Ale porobiony, kurde, ale strolowany. Rongo, o! O kurde! Ranga A! Znowu! Ja pierdziule! Dwa poziomy na rangę A? Z czego jeden i trzy? Co jest grane? Co tu się dzieje? To jakiś sen jest? Może ja jeszcze śpię, kurde. Może jest, nie wiem, dopiero godzina ósma coś, a jeszcze, kurde, w łóżku gniję. To poziomy to nam poszły zarąbiście, kurde. To zobaczmy, jak akt czwarty nam pójdzie. Mamy A, A i D. To niezłe, D, kurde. Mam nadzieję, że ten poziom, kurde, też pójdzie nam tak dobrze i tylko jedną D będziemy mieli, bo jeżeli tak, no to kurde, to będzie odkupienie za Aquaria Park, nie? Bez kitu. Tu mamy znowu poziom w 3D z tego, co widzę. Więc lecimy z koksem. Najwidoczniej musimy w taki oto sposób lecieć. Plus jeden, byku, dokładnie. I tak będziemy musieli tych robotów Eggmana trollować, tego co widzę. O kurde, tam był ten, Red Ring. Dobra, inny się zdobędzie jeszcze. Jeszcze nie raz będzie okazja. O, o właśnie, mówiłem. Mówiłem. Chociaż to trochę lipa, bo tutaj bardzo łatwo te wszystkie Red Ringi zebrać. To trochę lipa jest w tym momencie. Muszę przyznać. Ale wyniki to ładne tu robimy, to trzeba sobie powiedzieć, kurde, co tu się odpierdzi? Ja sobie tylko tutaj szybko krocząc, lol, jeszcze trawkę dostałem. Ej, no to fajny poziom, kurde, fajny ten akt, taki kurde na rozluźnienie ja widzę. I tak w kółko zabiegamy, fajnie. Pomysłowy poziom. O, jeszcze trzeci Red Ring, a co? Fajnie, ty, to mi się podoba. I ranga A znowu. S! O kurde, jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej, S-kę żeśmy dostali, co tu się dzieje? Ja pierdziule. What is this place? Whoa. This is where he converts them into the strange, negative aliens with the freaky energy. Oh, there you are. I thought I lost you for a second. Did you find anything interesting? Look at all of them. He's captured thousands of aliens. Don't worry. We'll get them out. Sonic, I haven't seen Yakker for a while. You'll have to excuse me, buddy. I have a generator to shut down. Dobra, jestem z powrotem. Jesteśmy po cutscence. Jak widzimy, tutaj nasi bohaterowie znaleźli jakiś generator. 31% na kamerce mam, musiałem na chwilę przerwać nagranie, żeby chociaż tamto się zapisało, bo gdyby tutaj tego nagrania się nie dało zapisać, to chociaż wiecie się. Kurde, D-A-A-S, to i ten akt poszedł nam najlepiej, nie? Teraz akt piąty lecimy, zostały nam jeszcze tylko dwa akty i boss. Zobaczymy, jak one pójdą. Ale nie, no ten poziom to, znaczy ta planeta to już kompletnie zaorała chyba wszystkie jak dotąd planety, które zwiedziliśmy. Bardzo fajnie, to mi się podoba. I znowu mamy poziom w sekwencji 2D. W sumie, nie wiem, przyznam szczerze, że to jest takie dosyć ciekawe połączenie sekcji 2D i 3D. Tak nie żeby coś, naprawdę. My to z... Oj. 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 Dobra. O kurde, co my odwalamy najlepszego? O nie!
kurde, ty gdzie ja jestem? Co ja tu zrobiłem? Halo? Ja nie jestem przygotowany na takie rzeczy. Absolutnie nie. No, poczekamy, aż on strzeli. O, dokładnie o to chodziło. I teraz lecimy znowu. Jesteśmy znowu potworem, jesteśmy znowu tym fantomem, czy nie wiem, jak on się nazywa. Jezus Maria. I to tyle? Cały poziom? Znowu ranga. Ja pier... Nie, no to jest jakiś żart chyba. To jest naprawdę jakiś żart. To jest jakiś żart chyba teraz, nie? To gra sobie chyba ze mnie pranka robi teraz, nie? Gra sobie ze mnie pranka, no jaja sobie ze mnie robi, no. Jeden poziom na D tylko zrobiliśmy. Jeden poziom na D. 39% Asteroid Coaster. Zobaczcie na to. Tu w ogóle żadnego Red Ringa nie zrobiliśmy. Mamy trzy rangi A, jedną S, jedną D. Czy może być coś piękniejszego? Zobaczmy, jak nam akt szósty w takim razie pójdzie. Mam nadzieję tylko, że bossa też zaliczymy zajebiście. Wtedy to już kompletnie Asteroid Coaster to jest po prostu miód malina, jeżeli chodzi o ten. Jeżeli chodzi o poziomy. Wtedy to se tylko na S-kę będziemy poprawiać już. Ja pierdziule, no to jest po prostu hit. I przy okazji żyćko mamy. Czego chcieć więcej? 12 żyć to jest dobry wynik. Mógłby być oczywiście jeszcze lepszy. Ale kurde, no. Jaka to jest orgia? Co tutaj się odpier... Wow. Tego się nie spodziewałem akurat. Tego się nie spodziewałem, jak Boga kocham. Ale zostaje nam wtedy akt 7, czyli bosik. I potem wielki finał gry. No, ale kuźwa, przecież co ja teraz... Ty, ja powtarzam to, ej, nie ma co... Czekajcie. Niech się pojawi ten, uruchom ponownie. Nie, bo to jest akurat przegięcie. Ja tutaj teraz nic nie robiłem. Ja chciałem tylko po prostu skoczyć, zabrać pierścienia, a się okazało, że nie mogłem skoczyć i zabrać pierścieni z jakiegoś powodu. A ja to nagrywam zaraz, godzina 13 jest. Ja to przed godziną 13 nagrywam. Dobra, nie trzymaj gałki ani na lewo, ani na prawo, po prostu skacz sobie i tyle. Skacz sobie i tyle, tyle ci starczy do szczęścia. O! I zium! Kolejne życie, 13, plus 1 byku. I elegancko, o to chodziło, o to chodziło. To będziemy się tak skakali między tymi, bo tutaj byłaby ślepa uliczka, a tak to sobie możemy lecieć. I jo do góry, i jo do góry. O, teraz trzeba będzie na spokojnie zrobić. Tu normalnie sekcja rodem Sonic Forces. No bo coś takiego też Sonic Forces zrobili, dlatego ja to mówię sekcja rodem z Sonic Forces. Wiadomo, że Sonic Colors był wcześniej, no ale to takie, wiecie, taki śmieszny gag, bo przecież Sonica Forces nagrywałem wcześniej niż Colors. O-o. O, dawaj, byku. Dasz radę. O kur... Jezus Maria, o Jezu. Nie no, to jest masakra, co tutaj się dzieje, przepraszam bardzo. To jest po prostu masakra, co ja tu odwalam najlepszego. Czy ja niszczę tych wszystkich przeciwników. O
O Jezus Maria. Dobra, szybko, szybko, szybko uciekamy stąd. Nie ma to tamto, utrzymujemy punkty. Dobrze, dobrze. Dobrze, 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 dobrze jest, dobrze jest. O, 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 elegancko. Nie odmówię sobie. Dokładnie tak. Dokładnie. I teraz zium, o! Już myślałem, że ja wypadnę, nie? Ale to byłoby słabe. Ale to byłoby słabe, jak ciul. A, i miniboss, tak? Dobra, trudno. Trzeba dojechać tego minibossa. I to tyle? Już jest pokonany? Dawaj mi pierścienie, śmietniku. Aha, i to tyle. I tu mamy exit. Elegancko. C. A! Kurwa! A znowu? No co jest? Same rangi A! Same rangi A tutaj! No i S-ka oczywiście, ale kurde, same rangi A! Czy może być coś piękniejszego? 47%. Dobra, tu mamy bossa już. A, 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 S. No to są 4 rangi A, 1 S i 1 D. Dobra, zobaczmy bossa. Zobaczmy bossa, nie ma to tamto. You know, I don't like what you're doing to my friends in there. It's messed up. So I'm gonna mess you up. Yeah, that's right. I'm stretching. You got a problem with that? I want to be able to fully enjoy taking you apart without some pooled muscle slowing me down. Okay, now I'm ready. Of course, if you want to run away, please feel free. There's no shame in it. Well, maybe a little shame. You guys don't talk much, do you? Fair enough. Don't say I didn't warn you. No, pamiętacie bossa ze Starlight Carnival, nie? No to to jest właśnie Halo, halo, ty, wyłączyło mi nagranie, dobra. Pamiętacie Starlight Carnival, nie? To jest właśnie rekolor tego bossa, dokładnie tak. Czyli po prostu w dużym skrócie uruchamiamy ponownie, ponieważ daliśmy dupy. I sprawa wygląda tak, że to jest taka sama walka jak z bossem z Starlight Carnival. Po prostu musimy za wszelką cenę unikać tych jego ataków i potem go atakować, oczywiście jak się do niego zbliżymy. Dokładnie w ten sam sposób, dokładnie w ten sam sposób. Oh yeah, jedziemy z koksem. Dobra. Teraz trzeba uważać na asteroidy. Dokładnie tak. I zaraz użyć oczywiście rocket i w dupę mu wjeżdżać. Dokładnie tak. Jeszcze tak przemyśl z dwa razy albo raz i po bossie będzie. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Dobra, tego się nie spodziewałem. Jedziemy jeszcze raz. Myk, myk, myk. Dokładnie. Myk, 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 myk. Dobrze oberwał. Ale teraz problem jest taki, że ja nie mam tego. Nie mam respawna. Więc słabo będzie, żebym ja go dojebał. Oj, bardzo słabo będzie. Ja respawna nie mam. To lepiej poczekajmy, lepiej tu przeczekajmy ten. O, dobra. Dobra, dobra. Dawaj, bierzemy respawna zaraz. Dobra, 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 egg, bang, bang, bang. Dobra, wystarczająco oberwał. Jest respawn, elegancko. O to chodziło. Musiałem go tylko zebrać.
Wcześniej nie udało mi się to, ale teraz mi się udało, więc jest jak najbardziej spoko. O, boss chyba już zaczyna, kurde, umierać. Już się zaczyna. Elegancko, ale w pizdę dostał. O, chyba on już ginie. Ty, zginął. O kurde. Dobrze. Jest ranga A, moi drodzy, jest ranga A. Proszę bardzo, kurde, nic dodać, nic ująć, moi drodzy. Aha, dobrze. So, are all the aliens getting free? Looks like it. Once the power went off, the locks vanished. I hope Yakker's okay. I think you'll be fine. You don't think the weapon you were shot with still works? Not without power flowing to it. I think we're all good. That's what I like to hear. Destroyed, but we can blow this joint and head home. We did it, dude. We? I don't remember you fighting off any insane robots. True. Well, good job to you on inventing a translator that allowed us to speak to the aliens and figure out exactly what we needed to do so we weren't running around the park looking like idiots. Oh no, wait. That was me. Good point. Either way, we can get out of this crazy place and go home. Looks like the aliens are happy to be going home, too. I think we're in the middle of a party. The middle? We are the party. I think we're their guests of honor. Totally. Można by powiedzieć, że mieliśmy teraz złe zakończenie, ponieważ ta gra ma, z tego co widzę, dwa zakończenia. To było właśnie to zakończenie. A drugie zakończenie jest po pokonaniu tej planety, która nam się teraz odblokowała, czyli... O kurde, tu myszkę chciałem wcisnąć. Czyli Terminal Velocity. Ponieważ Asteroid Coaster, tutaj mieliśmy, jakby to można powiedzieć, udało nam się te wszystkie łańcuchy, które tutaj widzicie wokół planet, to w Asteroid Coaster... W tych różnych aktach, które przechodziliśmy, musieliśmy te wszystkie łańcuchy zerwać. Dzięki czemu te wszystkie planety, które teraz tutaj przechodziliśmy, one zostały odłączone od kontroli Eggmana. Więc teraz, w następnym odcinku i zarazem w ostatnim, Terminal Velocity będzie jako ostatni odcinek z tej otóż serii. I potem na live'ach sobie będziemy próbowali robić platynę w tej gierce. Ale kurde, jak to wygląda, przecież ten świat poszedł tak zajebiście, że ja tutaj nie wiem, co mogę powiedzieć. No co jedynie mogę te rangi A na S poprawić. Ale tak, to no patrzcie, moi drodzy, przecież ten świat nam poszedł najlepiej ze wszystkich. Widzicie? Aquarium Park musiał pójść nam gorzej, żeby Asteroid Coaster poszedł nam z zupełności lepiej. To jest jeden z, jeżeli chodzi o statystyki, to poszedł nam najlepiej ten świat. A teraz przejdźmy do Terminal Velocity. I cutscenka jest. Ho, that fool Sonic thinks he's won because he destroyed all my generators. Well, the mind control cannon is full enough for what it has to do. I will have the last laugh! The last laugh? How is laughing last special?
Isn't that like being the slowest one to get the joke? Yes! I laugh last all the time! People look at me like I'm an idiot. Forget about it! That's because you are an idiot. You talking to me? Yes, I'm talking to you. There's nobody else here, so I must be talking to you. Why haven't we fixed your voice chip yet? Yo, quit busting my batteries over here. I've been working on it all day. What does that even mean? Oh, never mind. In a few seconds, it won't matter anyway, since the world will have only one thing on its mind. What's that, boss? Me. It's his job or something. In fact, I can't remember a plan he didn't stop. What are you talking about? He hasn't stopped all of them. Name one. Way to pay attention, pal. Thank you, buddy! Hey, my voice! It's back! All right! Ah, there's the sweet sound my auditory processors know and love. Now I remember why we changed his voice chip. No matter! I may have suffered a setback, but this thing's far from over! I will crush Sonic! The man gets an A for effort, that's for sure! No to Eggman się ładnie mówiąc wkurwił, poczekajcie sekundkę. A więc moi drodzy, Eggman się wkurwił, tak? Więc teraz nie pozostaje nam nic innego jak zmierzenie się z terminalem Velocity Act 1. No i oczywiście mogliśmy posłuchać sobie śmiesznej cutscenki, gdzie to jeden z przydupasów Eggmana, czyli chyba Orbot albo Robot, coś tam gadał, że Sonic za każdym razem ukrzyżuje plany. No i nie jest to dalekie od prawdy. Dobra. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli tak, to zostawcie subskrypcję, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjale. Linki są pozostawione w opisie. A my widzimy się w kolejnych i zarazem już ostatnim odcinku Sonic Colors Ultimate. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!